7 listopada minęła 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Pomnik naszej wielkiej rodaczki jakby został zapomniany przez Policzan, a przecież do dziś cały świat korzysta z jej odkryć naukowych. Od lat na skwerze przy bibliotece w Starych Policach stoi pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Zniszczony, brudny, prawie przez wszystkich zapomniany. Prawie, bo ktoś pamiętał o naszej wybitnej rodaczce, stawiając w rocznicę jej urodzin znicz. Pomnik wielkiej uczonej powstał z inicjatywy mieszkańców Polic. Postument przysłaniają gałęzie wierzby płaczącej. Przede wszystkim nie powinno było dojść do takiego zaniedbania. Właśnie przechodzę i jest mi strasznie przykro. Wszystkie pomniki są oświetlone w nadmiarze, a tutaj ktoś się jednak zlitował i jedną lampkę przynajmniej postawił. A to jest rocznica, którą powinniśmy z dumą wyeksponować w społeczności. Zarośnięty drzewami, gałęzie nieobcinane, zmurszały, no tak, zaniedbały. Już na tablicy mało co widać, kto to jest i co to jest. W każdym bądź razie jest bardzo w złym miejscu sytuowany. Ząb czasu go naruszył, dlatego należy ostrożnie podchodzić do wszelkich prac renowacyjnych. Urząd podjął pierwsze kroki, ale przy bibliotece mają być prowadzone prace budowlane. Przy okazji tego projektu został wykonany projekt modernizacji tejże biblioteki i ta modernizacja zahacza między innymi troszeczkę o ten plac, w związku z czym stwierdziliśmy, że nie ma sensu tutaj cokolwiek robić, skoro za, nie wiem, rok czy kiedyś przyjdzie ekipa i będzie to wszystko burzyła, prawda, w związku z czym no, będą to pieniądze wydane w błoto. O swojej patronce nie zapomnieli uczniowie szkoły podstawowej nr 3, której imię Marii Skłodowskiej-Curie nadano 40 lat temu. Jako pierwsza kobieta miała prawo jazdy i to na samochody ciężarowe również. To, że była w ogóle pierwszą kobietą noblistką, to, że jako jedyna kobieta została pochowana w Pantheonie w Paryżu. Również to, że była ekolożką, uwielbiała jeździć na rowerze. W szkolnej bibliotece zostały wyeksponowane książki o życiu genialnej uczonej, a nauczyciele przeprowadzili lekcje na ten temat. 7 listopada oglądaliśmy film o Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie dowiedzieliśmy się, że dostała 2 nagrody Nobla. Była bardzo skromna, nie zwracała uwagi na ubiór, prawie wszędzie rozmawiała o nauce. Jest nadzieja, że z chwilą rozpoczęcia programu rewitalizacji Starych Polic, w tym biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego, znajdą się również pieniądze na odnowienie skweru wraz z rzeźbą przedstawiającą głowę Marii Skłodowskiej-Curie. Dobudowując tę część po lewej stronie, myślimy również o zagospodarowaniu całego terenu zielonego, parku zielonego. Myślimy o tym, aby oczywiście odnowić pomnik, aby ten pomnik Skłodowski był najważniejszym centralnym miejscem. Maria Skłodowska-Curie była dwukrotną laureatką Nagrody Nobla w 1903 i w 1911 roku. Studiowała na paryskiej Sorbonie, potem zajęła się pracą naukową. Odkryła 2 nowe pierwiastki, rad i polon. Z jej inicjatywy prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.